W ostatnim tygodniu zrobiła się taka prawdziwa jesień. Ja wiem, że nie wszędzie w Polsce wygląda jeszcze tak jesiennie, ale im dalej na północ, tym mniej liści i jednak ten chłód i krótkie dni robią swoje. W przyrodzie to jest taki czas z jednej strony jedzenia, oczekiwania na zimę, ale też taki smutny. No, ja nie lubię listopada, chyba nie znam nikogo, kto by lubił listopad. Zwierzęta mam wrażenie, że też tak. Są zawieszone w takim oczekiwaniu na okres zimowy. Z takich ładnych ujęć to jest pojedynczy dzik. I to jest dla mnie może też takie bardzo przygnębiające, bo tak jak kocham dziki i uwielbiam te zwierzęta, to ich zagłada bardzo mnie poruszyła i głęboko dotknęła. Bo one w lesie są zbawienne. Robią tyle dobrego, a my jako ludzie, tak bardzo lekceważymy prawa przyrody i próbujemy decydować o życiu i śmierci całych gatunków, całych populacji, co jest smutne. Przepraszam, zazwyczaj mój vlog jest wesoły i taki pełen energii, ale to, że jest tak trudno spotkać dzika w lesie i tak trudno jest znaleźć ślady buchtowania, jest dla mnie czymś zupełnie nowym, ponieważ od dziecka, jak tylko chodzę po lesie, zawsze dzików było dużo i one utrzymywały las w zdrowiu i były takim jego bardzo istotnym, wesołym i wspaniałym elementem. Samo wejście jest ładne i to jest zasługa systemu, właśnie tam znowu są moje kamery, które cały czas robię, porozumiewania się kamer. Kamery się są w stanie porozumieć się jedna z drugą i dzięki temu mam takie fajne wejścia w kadr, co normalnie przy fotopułapkach się nie zdarza. Kolejna bardzo podobna w klimacie scena, tak samo brak liści, ta sama pogoda, właśnie ten sam dzień i cała rodzina jeleni. Jeleni trzymają się lepiej, jest ich więcej, ale o tej porze roku one się dzielą, że są jednopłciowe chmary. Czyli łanie, głównie mamy, babcie, siostry, takie rodzinne chmary, trzymają się razem. Tam z nimi są też bardzo młode byki, z takim pierwszym porożem. One cały czas wolą być koło mamy, bo czują się bardziej bezpiecznie. Wszystkie starsze jelenie byki są osobno w jednopłciowych chmarach, które trudno jest namierzyć, bo one tak się, chowają się w tym lesie. Znaczy, nie jest może to takie bardzo trudne, bo mam takie nagranie, ale ostatnio mi się nie udało takiego zrobić. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy, które nie pokazałem, ale muszę pokazać, ponieważ teraz zacząłem te kamery znacznie lepiej maskować i ludzie ich właśnie nie wykrywają. I dobrze, bo ludzie byli zawsze takim zagrożeniem dla kamer. To zanim to zrobiłem, to jeszcze takie śmieszne ujęcie się udało nagrać, jak grzybiarze znaleźli moją kamerę i tak się bardzo zastanawiali, co to jest i do czego to służy. Akumulator jest? Ty, a Tu może jaka coś? kamera jest? Tu jeszcze coś takiego? No to Tata, tu z drugiej strony nie jeszcze. sięgaj, nie, to. Jezu, co nie jest? Może kamery, wiesz, założymy. Uwaga, niech tam ujeżdżą, niech nie, tam robią mój, coś nie kradnie. Telefonem masz nadajniki, ci z takich jeszcze klimatycznych ujęć, to w tym miejscu, gdzie były krowy, a właściwie te udomowione żubry, to dwa ładne kozły. Słabo je widać, ale takie zawsze ujęcia są cudne, ponieważ są klimatyczne. Klimat takiego wczesnego poranka. Ja teraz właśnie tym razem wyżej zainstalowałem kamerę po to, żeby było widać, że to są dzikie, głębokie łąki z trzcinowiskami gdzieś tam dalej i taki brzeg lasu. Tak do końca nie wyszło tak, jakbym chciał, bo te kozły były trochę za daleko, bo bardzo chciałem, żeby był taki schemat kozła, to żeby był tylko taki obrys sylwetki przechodzącej w bardzo silnej kontrze wschodzącego słońca, bo rano łąki to nie tyle, że one są takie prześwietlone bardzo, bo mgła jest biała, rozprasza promienie słońca. Jeżeli mgła unosi się tuż nad łąką i przez to tą mgłę prześwitują promienie słoneczne, to ta mgła to tak świeci jak. No, jest bardzo biała, dla kamery jest bardzo biała. I dlatego wszelkie sylwetki zwierząt, wszelkie zwierzęta na takim tle
które są nagrywane, wychodzą tak konturowo, są tylko serwetkami, które się przemieszczają. No, w przyszłym tygodniu mam w planie, chcę pojechać na północ Polski, sprawdzić tam jeden bardzo obiecujący teren do filmowania. Wiem, że teraz jeszcze to nie jest dobry czas, bo jest bardzo szybko, robi się ciemno, jest brzydko, szaroponuro, ale jak chcę myśleć o filmowaniu w zimie, w czasie, kiedy spadnie śnieg, no to teraz muszę wytypować dobrze miejsca i muszę przemyśleć całą strategię. No i teraz to trzeba powiedzieć, na tym polega, że to trzeba się jakoś tak przygotować. Ale też na północy spróbuję odwiedzić koniki polskie, także myślę, że za tydzień będzie materiał o konikach.